Istnieją dwie możliwości wyprostowania zgiętego haka przerzutki, który uniemożliwia nam płynne zmienianie biegów. Pierwszą metodą jest zastosowanie klucza impulsowego, który wkładamy w otwór śruby mocującej przerzutkę do haka. Następnie, jednocześnie trzymając na przykład za bagażnik bądź ramę roweru, odginamy całość do strony zewnętrznej, tak aby kółka przerzutki były ustawione w linii z zębatkami. Druga metoda prostowania haka polega na całkowitym odkręceniu tylnej przerzutki. Przełożeniu łańcucha na wyższe zębatki i użycia do prostowania zwykłego klucza nastawnego, który zaciskamy na haku przerzutki. W zależności czy mamy hak wygięty w stronę zewnętrzną lub wewnętrzną, odginamy go we właściwym kierunku.